Nazywam się Kamil Baleja. Jestem rodzicem, dziennikarzem, radiowcem i chciałem Cię zaprosić na podcast, w którym rozmawiamy szczerze, bez ściemy i retuszu o byciu rodzicem. Tylko u nas pojawią się goście z pierwszych stron gazet, gwiazdy internetu, mamy i ojcowie, którzy nie boją się mówić o blaskach i cieniach rodzicielstwa. Będzie szczerze, zabawnie, ale także wzruszająco. W dzisiejszym odcinku. Nie przypuszczałam, że mogę być w ciąży, w ogóle nie brałam tego pod uwagę i to było takie, że no dla jaj sobie te testy zrobimy, nie? Biorąc pod uwagę to, że Heniu urodził się z zespołem Downa, nie? No to nie miałam czegoś takiego, że kurczę, co to teraz będzie? Lubię być mamą, o. Lubię być mamą, lubię być potrzebna. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo, bardzo gorąco. Podcast Tato, no weź, a dzisiaj ze mną mama, influencerka, blogerka Monika Hoffman-Piszora. Dzieciaki, cudaki, dzień dobry. Cześć. Słuchaj, co taka spięta jesteś, patrzysz na mnie, jak miał zaraz cię zaatakować. Nie, nie, my w tym podcaście nie atakujemy. Ja pierwszy raz jestem w radiu. Jak ci jest? Fajnie? Fajnie, prawda? fajnie. Cudownie. Zacznę od twojego opisu z internetu. O. Henio, ZD, czyli zespół Downa, Dorka, zespół Downa adoptowana, Boguś, Wanda, Józinek, pokażę wam, że życie z dziećmi z zespołem Downa może być piękne. Czyli dzisiaj jest u nas osoba, która no, idzie pod prąd, nie płynie z nurtem, pokazuje wszystkim coś zupełnie, zupełnie innego. No z moim nurtem płynę, wiesz. Tak, ale nie z tym nurtem mainstreamowym, wiesz, nurt mainstreamowy, no zupełnie co innego promuje. Możliwe. Jak się zostaje rodziną wielodzietną? W moim przypadku bardzo szybko, więc to, no. To ile wam zajął ten proces? 4 lata. 4 lata, no 5 dzieci, to no. Pięknie. Bardzo szybko. Ale wiesz, ja z jednej strony dobrze, bo nie miałam czasu nad tym myśleć, a jestem przekonana, że gdybym miała ten czas, to bym się nie zdecydowała. Więc to było tak, wiesz, rach, ciach, 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 ciach. O kurde, stało się, nie? No. A dlaczego? Dlaczego 5 dzieci? No nie zakładałam tego, no, że tak będzie. No. To znaczy nie zakładałam pierwszego, drugie założyłam, trzecie założyłam, czwarte się wydarzyło, piąte się wydarzyło, no. Nie, to naprawdę niezwykłe. Ja mam 2 dzieci i na samą myśl o tym, że miałbym mieć 3, to mam gęsią skórkę. 4 to już dostaję apopleksji. A 5 to jest mi słabo, muszą mi tlen podawać, wiesz? No widzisz, ja nie myślałam o tym. Może gdybym się zastanawiała nad tym, jak będzie, co będzie, to byłoby inaczej. No tylko u nas się po prostu to bardzo szybko wydarzyło. Jak wydajecie radę? 5 dzieci. To jest armagedon w domu nieustający. No jest. Jeszcze 2 bardzo wymagających dzieci przecież. No nie powiedziałabym, bo to nie jest tak, że Dorka i Henik są bardziej wymagające niż pozostali, bo teraz aktualnie na przykład Wanda jest najbardziej wymagającym dzieckiem, nie? No więc to się bardzo zmienia, ale ja lubię wyzwania. A jak wygląda wasz codzienny rytm? No bo wiesz, no wstajecie rano i pewnie jest to galimaty, jest samego rana, jest harmider. No, tak, od rana, nie tak. Ma. Nie ma takiego czasu, tak. To, wiesz czego, to jest najgorsze, że nie ma tego czasu na rozpęd. Mhm. Że od razu dzieci otwierają oczy i już jest, wiesz, już musisz być gotowy, nie? Mhm. No i to jest trudne. To jest trudne, to trzeba się przestawić, że nie ma czegoś takiego, jak otwieram oczy, mówię, ja pierdzielę, czemu tak szybko, no. Nie? Rozumiesz. Ale śpią normalnie, czy śpią... No teraz już starszaki przesypiają raczej nocki, więc no nie muszę wstawać tak co godzinę, co pół godziny. No Józinek wiadomo, że nie, no to on jeszcze na karmienie. Ale budzą się bardzo wcześnie, bo no 5-6 to jest maks, nie? 5, otwieramy oczy i wstajemy. A o której zaspiają? No tak 20. To tyle dobrego, chociaż 20, nie 22. No, macie, nie wyobrażam macie 2 godziny dla siebie chociaż. Jest, tak, no, pewnie tak, tak padacie błyskawicznie padamy, przed no. telewizorem. To klasyka. Nie mamy telewizora. Czekaj, naprawdę nie macie telewizji? Nie. Zupełnie? Nie, czemu? W ogóle. No tak jakoś się złożyło, że ja nie wiem, chyba miałam od 16 roku życia, że nie miałam telewizji. Bo wiesz co robiłam? Włączałam, no. Siadałam i oglądałam bzdety. Tak. I to mi bardzo zabierało czas. W końcu powiedziałam, że nie, no to jest bez sensu. Ja włączam po to, żeby coś leciało i siadam i oglądam coś, co mi nic nie daje, nie? Mhm. Więc stwierdziłam, że nie chcę, no i tak jakoś zostało. To, co chcę obejrzeć, no to ma w necie, nie? No tak, no. Wszystko jest w internecie tak. Teraz. Pogadajmy o początku waszej przygody zwanej rodzicielstwem, bo u was to nie było tak, że planowaliście, co już powiedziałaś, tak. Ale też lekarze mówili,
że o, pani to tak nie będzie, prawda, kolorowo, że to trochę potrwa. No, że to potrwa, że są małe, jest małe szanse. No, ale jakoś tak się złożyło, że 2 tygodnie po ślubie moja siostra do mnie zadzwoniła z moją przyjaciółką i powiedziała, właśnie przyjaciółka mówiła, że Monia, jestem w ciąży, zrób test. Ja mówię, po co? Po co mam robić test? No dalej, zobaczysz, że będziesz w ciąży też. I w ogóle śmialiśmy się z tego razem. I mówię, dobra, Wojtek, jedź po testy. A on mówi, głupia jesteś, po co? A ja mówię, no jedź po testy, zrobimy sobie. W ogóle nie przypuszczałam, że mogę być w ciąży. W ogóle nie brałam tego pod uwagę. I to było takie, że no dla jaj sobie te testy zrobimy, nie? No i dla jaj okazały się 2 kreski, nie? Tak było. Jak minęła ciąża? No to nie była łatwa ciąża. No, ciężko. Wymioty. Bardzo długo leżałam w łóżku. Bardzo, bardzo. Mhm. Więc to nie te pierwsze 3 miesiące, pierwszy trymestr, tylko tam się ciągnęło do połowy ciąży. Leżałam i wychodziłam tylko do toalety, no. Czułaś zawód? Czułaś taki moment, w którym myślisz sobie, kurde, inaczej mi to opisywali. Miało być pięknie, miało być kolorowo, a jest nie, tak... Nie, bo ja sobie nie wyobrażałam tej ciąży, wiesz. Nie myślałam wcześniej nigdy, ja nie miałam instynktu macierzyńskiego, więc nie chciałam być w tej ciąży. Nie myślałam o tym, co będzie, jak będę miała brzuszek, że sobie zrobię ładne zdjęcia, albo będę go eksponowała, albo będę mówiła do dzidziusia, czegoś takiego nie miałam, więc ja nie miałam żadnych wyobrażeń na temat ciąży, nie? No była trudna, mówiłam, ja pierdzielę, ale no średni stan, nie? No ale wiedziałam, że to kiedyś minie. A miałaś jakieś wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądało twoje pierwsze dziecko, albo jak będzie wyglądał ten moment porodu, po porodzie, bo to też jest porodu często. Się bałam po prostu, bo mi wszyscy w koło nagadali, jak to bardzo boli. No i tego się bałam, autentycznie bałam się rodzić, ale nie wyobrażałam sobie też, jakie będzie moje dziecko. No nie wiem, może przez to, że wiesz, że ja nie czułam żadnej więzi z tym dzieckiem, nie? Że ja nie miałam takiego, no tak jak wcześniej powiedziałam, tego instynktu macierzyńskiego, to nie miałam czegoś takiego, że nie mogę się doczekać, aż go wezmę na rączki, nie mówiłam do brzucha, nie głaskałam go, no to było takie, że no jest pewien stan, który no, musi przejść i będzie kolejny, ale co to będzie, to nie wiadomo, nie? Bo wiem, że bardzo często kobiety mają taki potężną ilość frustracji po porodzie, kiedy ma być pięknie, ma być kolorowo, okazuje się, że wcale tak nie jest, że to jest fizyczny wysiłek, potężny wysiłek. A to nie, to u mnie tak, to u mnie było odwrotnie. To u mnie po porodzie było dobrze już. Po porodzie było zajebiście. A. No, ta w ogóle nie odczuwałam jakiegoś połogu czy czegoś takiego, nie, że po porodzie to już i wiesz, nawet nie, no biorąc pod uwagę to, że Heniu urodził się z zespołem Downa, nie, no to nie miałam czegoś takiego, że kurczę, co to teraz będzie. Bardzo mi się to podobało. O Boże, od pierwszego dnia. Tak szybko przeszłaś do porządku dziennego nad tą diagnozą, nad tym dodatkowym chromosomem, bo to musi być, to jest, wiesz, no to jest cios dla rodziców zawsze, prawda? To jest moment, tak, w którym myślisz sobie, oj, będzie inaczej. Będzie inaczej, no i bałam się, że ja sobie z tym nie dam rady, więc nie przeszkadzało mi to, że Henio ma zespół Downa, tylko to, że ja będę musiała się zmienić. Że w takim sensie, że ja będę musiała się wziąć, że to już nie będzie takie, że no dobra, że no będę musiała dać po prostu z siebie więcej niż jakby to było dziecko zwane normatywne, nie? Że ja będę musiała się spiąć, jeździć na rehabilitację. No bo to jest dalej. Jednak przywiązanie na całe życie, prawda, takiego dziecka. No zależy, no. Dużo osób z zespołem Downa dorosłych jest teraz no, samodzielnych, nie mieszkają sami, pracują sami, więc to no, mało się o tym mówi, ale właśnie. Bardzo się ten świat zmienia. Mam wrażenie, że jeszcze kilkanaście lat temu w ogóle to był temat, którego nie było w przestrzeni publicznej, prawda? W ogóle mam wrażenie, że na ulicach nie było dzieci z zespołem Downa. No, ja też nie, ja też się z tym nie spotykam. Ja nigdy nie widziałam dziecka z zespołem Downa. Myślę, że jesteśmy w podobnym wieku, tak mnie mam mniej więcej, ale myślę, że wychowaliśmy się w latach 80., 90. Wtedy dzieci Downa się zdarzały, spotykało się je na ulicach, prawda? Gdzieś tam, myślę, że na każdym osiedlu, w każdym bloku, w szkole. Tam widzieliśmy. I potem był moment, w którym nagle te dzieci zniknęły. Tak. Potem nie widziałam nikogo, rzeczywiście żadnych osób. No. No i teraz, a teraz się znowu pojawiają, coraz częściej, coraz więcej się o nich mówi, coraz częściej się pokazuje. I to jest tak, że rodzice też już się nie wstydzą, nie zamykają, bo wiesz, ile tych historii, przez to, że no, ten Instagram prowadzę, no to mnóstwo historii zdążyłam przeczytać o tym, jak rodzice... nie wychodzili na przykład z takimi dziećmi na dwór w ogóle, nie? Bo bali się stygmatyzacji, tak? Tak, bo bali się, bo sami nie chcieli, bo no, nie było im wstyd, bo nie wiedzieli, jak się inne osoby zachowają. No, różne były takie obawy z ich strony, nie? Mhm. A teraz jest, wiesz, no ja ze swoimi chodzę wszędzie, nie? Wszędzie, Jakie są reakcje ludzi? To jest pozytywne. Współczucie, nigdy, pozytywne, nie? Pozytywne. Nigdy
nigdy nie spotkałam się z jakimś takim negatywnym odbiorem. Nigdy nikt nie spojrzał krzywo, a wiesz, ja już zawsze miałam w głowie ustawiony scenariusz, nie? Jak ktoś tylko krzywo spojrzy na moje dziecko, to jak tam podejdę? No mama, nie, ale nie. Nigdy nie miałam takiej sytuacji. Nigdy. Zawsze mega pozytywnie. Wszyscy się uśmiechają na widok Henka i Dorki. Każdy zagaduje, no, pomaga. W ogóle no, bardzo to lubię. Właśnie Dorka to jest dziecko, które adoptowaliście świadomie, bo chcieliście dziecko z zespołem Downa, drugie. Tak. Żeby było w waszej rodzinie jeszcze jedno. I to jest dla mnie chyba największy znak zapytania, wiesz, bo to jest podwójna trudność, którą wzięliście sobie na barki. Mówię trudność, no bo jednak... Popraw mnie, jeśli jestem w błędzie. Dzieci z zespołem Downa są wymagające bardziej, czy nie? Rehabilitacja, no tak. Problemy, prawda? I po raz kolejny zadam to pytanie. Ja dzisiaj będę pytał wielokrotnie, dlaczego? Bo wiesz, jesteś osobą tak nietuzinkową i wasz przykład waszej rodziny jest tak absolutnie pozytywnie odjechany, że staram się pojąć, zrozumieć, doświadczyć tego, co wy doświadczacie w tym procesie podejmowania decyzji. Patrz, jak nam się Henik urodził, nie? Ja dostałam takiego guzika na punkcie na macierzyństwa, że mi się to życie strasznie spodobało. Nie? Ja byłam zachwycona i bardzo chciałam, bardzo lubiłam być mamą i chciałam mieć więcej dzieci, no i szybko ale zaszłam w ciąży. Co ci się spodobało? Że byłaś zmęczona, że cię wszystko, że byłaś niewyspana? Ja nie czułam tego! Że musiałaś ja karmić piersi, ja, bo cię piersi bolały, wiesz? No przecież to jest masakra na początku. Ale ja tego nie czułam, ja tego nie miałam. Ja byłam szczęśliwa, mi się to podobało, że ten mały brzdąc, że mam, że to jest moje dziecko, że nawet to, że wiesz, że te nieprzespane nocki, że to było naprawdę wymagające dziecko, że spało tylko na rękach, że no nie wiem, no mi się to podobało. Ja nie umiem tego wyjaśnić, ale miałam... No nie umiem tego wyjaśnić. No fajnie, bo lubię być mamą. O. Lubię być mamą, lubię być potrzebna, nie? No i ja byłam temu dziecku potrzebna, prawda? I wtedy pojawił się pomysł... Adopcji. To znaczy nie, pomysł najpierw pojawił się, że muszę, że chcę mieć kolejne dziecko. Więc zaszłam szybko w ciążę. A będąc w ciąży, pojawił się pomysł adopcji. Tak było. Mój mózg właśnie eksplodował. I wiesz, ja leżałam w nocy karmiąc Henia, no, będąc w ciąży i przeglądałam fora internetowe o adopcji i jakieś, wiesz, zdjęcia innych dzieci, że to szuka mamy i taty, że nie wiem, jakoś, żeby jakoś pomóc i tak dalej. I cały czas oglądałam. Ja też chcę, wiesz, nie? Totalnie miałam z głową wtedy. O, fajne czasy, lubię to wspominać. Tak. I później co? Telefon do ośrodka adopcyjnego? Tak, telefon do ośrodka adopcyjnego. Wojtek wtedy zaproponował, Wojtek, czyli mój mąż, powiedział, że no to może jak już będziemy adoptować, no to też dziecko z zespołem Downa. Ja mówię, wow, tak, zróbmy to. Czyli to od Wojtka wyszło? Tak, to od Wojtka wyszło. Bo ja chciałam bardzo po prostu adoptować jakieś dziecko, tylko że chciałam adoptować takie dziecko bardzo niechciane. Nie tyle, że niechciane przez swoich rodziców biologicznych, tylko też niechciane przez innych rodziców starających się o adopcję. Takie, wiesz, no mocno poturbowane przez los. No a Wojtek wtedy mówi, że skoro mamy już dziecko z zespołem Downa i takie dzieci są bardzo rzadko adoptowane i że no... To może my, nie? I zadzwoniłam do ośrodka, nie przyznałam się, że jestem w ciąży, bo się bałam, że pomyślą, że nienormalna. Tej pani dziękujemy. Kawta. Bezpieczeństwo od razu, że wie, że mnie gdzieś zgłoszą, nie? No, nie powiedziałam, że jesteśmy chętni, żeby zostać rodziną adopcyjną i że mamy jedno dziecko ze spodem, i chcielibyśmy kolejne. Umówiliśmy się na spotkanie, no i potem już poszło bardzo szybko, bo w ciągu miesiąca... Nie wierzę, że zawsze jest tak kolorowo. Nie wierzę, naprawdę, nie. Bo przemawia przez ciebie mnóstwo radości, ale no, przy piątce dzieci to jest nie, no, orka, to jest jakaś są... masakra. Oczywiście, że są trudne momenty i są, i ja miałam dwa razy w przeciągu tych 5 lat taki kryzys macierzyństwa. Raz jak trójka dzieci była taka malutka, bo to były takie jakby troniaczki, Heniek, Dorka i Boguś, nie? Wojtek dużo pracował, ja byłam sama w domu i wtedy też miałam tak, właśnie miałam taki kryzys, że wiesz, dwójkę musiałam zawieźć na rehabilitację, Bogusia brać ze sobą, wszystko wycyrklować tak, żeby i jedzenie, i spanie, i spakowanie ich w te foteliki, i wypakowanie z tych fotelików, no i tak dalej, nie? Że wiesz, no to była masakra i wtedy miałam jeden dzień taki, że usiadłam się, popłakałam, powiedziałam, ja pierdolę, co ja zrobiłam. No, ale ja też bardzo szybko biorę się w garść, nie? I mówię, no...
jak, no przecież ja nie dam rady, dam radę, nie? No. I ostatnio, jakoś miesiąc temu też tak miałam, że miałam totalnie nieprzespaną nockę. Dzieciaki były w takim jakimś stanie, nie wiem co to było, że też mówię, ja pierdolę, co ja zrobiłam, jestem zmęczona, po prostu jestem zmęczona. No. Permanentne zmęczenie, stan każdego rodzica, prawda? No. Wiesz, co jest najgorsze, to takie, że nie masz dłuższego snu takiego ciągiem, że jesteś w stanie, wiesz, przesłuchać te 4-5 godzin tak ciągiem się przespać, nie? No, to jest trudno, ale teraz to już jest, wiesz, pikuś. Bo najmłodszy ma ile teraz? 7 miesięcy. To pikuś faktycznie. No ja wiem, no ale dla mnie to naprawdę, no są gorsze rzeczy w życiu, nie? Jak wygląda wsparcie dla rodzin wielodzietnych w Polsce? O Jezu, musimy? No, że brak, chcemy. Nie? No brak. Chcemy, no, jesteś trochę przedstawicielką tak, tej grupy. Tak, to jest smutne, to trzeba powiedzieć, że to jest smutne, to jest straszne, to jest żałosne. No ale co, kartę rodziny macie, zniżkę w komunikacji miejskiej, na basen też dostaniecie, prawda? No dobrze, no ale co to jest? No w ogóle, no których rodziców stać na to, żeby i sobie nawet ze zniżką na basen, mając dziecko z jakąkolwiek niepełnosprawnością, przecież to dziecko trzeba zawieźć, wypakować, bo ja nie mówię tylko o zespole Downa, ale ogólnie o rodzicach dzieci z niepełnosprawnościami. No to nawet sam fakt tego, że rodzice, którzy dostają ten zasiłek, no, że nie mogą sobie dorobić regalnie. No to ten są 2000. To nie jest zasiłek, tylko to jest, nie znam tych wszystkich. No, jest tam, wiesz, jakieś, tak. Tak, no, że to jest 2115 zł chyba na miesiąc i nie możesz sobie legalnie dorobić. No to jest największy absurd tej całej historii. Czyli jeżeli jesteś opiekunką dziecka niepełnosprawnego, dostajesz 2150 zł na miesiąc. 115, chyba, no. Dobra, no 2000 z hakiem, netto. Tak. I tyle. I tyle. I nie możesz legalnie podjąć żadnej pracy zarobkowej. To jest najgorsze w tym wszystkim, bo nawet jeśli masz taką możliwość, bo to dziecko przebywa w jakimś, na przykład, nie wiem, no ma jakieś zajęcia od rana w jakimś ośrodku no rehabilitacyjnym, czy chodzi nawet do przedszkola, czy coś takiego, to ty musisz siedzieć w domu i nie możesz podjąć tej pracy. A ile kosztuje rehabilitacja? Leki. Tak. Prawda? Tak, wszystko. Paliwo nawet, no, to, żeby to dziecko zawieźć. No wiesz, no wszystko. No, jedzenie, dieta tego dziecka, cokolwiek, no to jest chore. Pamiętasz głośne protesty rodziców z dziećmi? Pamiętam, tak. I teraz mają być znowu. Jak tak. były bardzo brzydko traktowane. Tak. Iwona Hartwich między innymi wtedy, prawda, była twarzą tych protestów. Tak. To, w jaki sposób władza odnosiła się do dzieci niepełnosprawnych, to że były jakieś abstrakcyjne i poniżające. I wymyślane były podawane przykłady osób, że brzydko pachnie w Sejmie, nawet się pojawiły takie argumenty, no, prawda? No. Jak się czułaś wtedy, kiedy słyszałaś takie rzeczy? Nóż ci się w kieszeni otwierał, czy nie? To było ile? To było 3 lata temu? Już nie pamiętam dokładnie, kiedy te protesty były, ale... Ja też nie pamiętam, wiem, że teraz mają być nowe. Wczoraj właśnie posiedziałam trochę w internecie i poczytałam i mam nadzieję, że teraz uda nam się coś zmienić, chciałabym się w to zaangażować. No bo to musi się zmienić. To musi, ale wiesz, dlaczego to się musi zmienić? Dlatego, że nawet nie chodzi tylko o pieniądze. Tu chodzi o świadomość ludzi, bo rodzic, który chciałby pomóc swojemu dziecku, nie ma takiej możliwości. Rozumiesz? A potem jest spychany i od razu i nie mówi się o tym, że tak naprawdę to nie jest winą ani tego dziecka, ani tego rodzica, że to dziecko nie robi postępów, bo nie ma jak robić tych postępów, bo nie ma na to środków, bo nie ma na to możliwości, bo nie ma jak temu dziecku pomóc. A mówisz o terapiach, mówisz o rehabilitacji, tak? O rehabilitacjach, o wszystkim, o nawet, wiesz, o żywieniu. Bo no, wszyscy już teraz wiemy, jaki wpływ ma na nas to, jak się odżywiamy, prawda? Jeżeli nie masz pieniędzy na to, żeby odpowiednio żywić swoje dziecko, które tego wymaga, nie? Żeby odżywić jego mózg. Dziecko z zespołem Downa potrzebuje specjalnej diety, też, tak? Też, no, ale wiele osób z nieróżnymi niepełnosprawnościami, takimi na przykład intelektualnymi i tak dalej. Dieta, chyba tak wspierająca no, rozwój umysłowy, tak? No. I wiesz, no to no nie może być tak, że pójdzie do Żabki i kupi jakiegoś hot doga czy coś takiego, nie? No i dużo jest takich kwestii, które można by było naprawić i można by było podnieść, polepszyć ten status życia takich osób. A potem jeżeli ludzie mówią, że to jest patologia, nie? Bo widzą jakieś, bo dzieci, nie wiem, no nawet to, jak to dzieci są odbierane, bo są gorzej ubrane, bo no właśnie, nie wiem, ktoś powie, że śmierdzą czy coś, nie? To jest
Tak, nie ktoś, tylko konkretny poseł w mównicy, to, prawda? Właśnie, jest przed kamerami, to tutaj przygód idzie z góry. Można to zmienić, niestety. Można to pokazać, no, że to życie może być piękne, tylko że potrzebne jest troszeczkę więcej zrozumienia, nie? Brak godności chyba jest w tym wszystkim najbardziej upokarzający, tak naprawdę, i najbardziej bolesny, tak, wydaje mi się. Tak, i to tych rodziców bardzo boli. Bo kwestie finansowe kwestiami finansowymi, wiadomo, pieniądze są bardzo ważne, ale to, że ktoś ma czelność wygłaszać takie słowa pod kątem drugiego człowieka, innego, jakby, który ma inny kanon piękna w sobie. Tak. Karygodne tak naprawdę. To jest po prostu smutne. Myślisz, że coś się zmieni? Mam nadzieję. Będziesz pierwsza w Sejmie, rozumiem. Będę. Dobra. Będę wojał. Będę bardzo nowa. Tam z tobą, jak chcesz, nie mam problemu. Mam nadzieję, że też ten Instagram dużo da, że coraz więcej osób to zobaczy, że to trochę, można zmienić, że to nie trzeba się chować, że się ma dzieci, czy jest się opiekunem, albo wiesz, w ogóle to, że podziwiam cię, jesteś bohaterką. Aha. No jaką kuźwa bohaterką? Jestem mamą, często, rozumiesz, często nie? Ci tak ludzie piszą, prawda? Że cię podziwiam, że jesteś podziwiam, bardzo że silna. Jesteś bohaterką i tak dalej. No tylko, że wiesz, że każdy rodzic jest taki, nie? To jest niezależnie od tego, czy masz dziecko z jakąś niepełnosprawnością, czy nie. No walczysz o dobro tego swojego dziecka, nie? No, a że rodzice osób z niepełnosprawnością mają trudniej, no to jest fakt. No to jest po prostu fakt, nie? Aha. No, ale to nie znaczy, że mają dostawać 2100 zł i nic nie robić, no wiesz. A jakie są najpiękniejsze momenty z dziećmi wymagającymi? Będę używał tego, albo może, czekaj, jak, właśnie, skupmy się na nomenklaturze, bo czy zespół Downa jest okej, okay, twoim zdaniem, te słowa, czy... Dla mnie to jest okej, okay. Ja w ogóle mówię zespolaki, nie? Zespolaki, okej. Okay. No. Ja wiem, że niektórym się to nie podoba, tak, z dodatkowym chromosomem było, no, prawda? To tak, tak było. Że chromosom miłości, aha. To, że tamto każdy ma jakieś tam inne, wiesz, i jednych boli to, innych boli to. Nie przepadam za tymi, no uważam, że to po prostu tak nie powinno się mówić, że ktoś ma Downa, po prostu, aha. Nie? No kiedyś to no, pamiętam, bo wiesz, bo ty Downie tak, i tak kiedyś dalej. Kiedyś to było obelżywe tak naprawdę. Tak, no, więc no to mam nadzieję, że już coraz więcej ludzi rozumie, że tak po prostu, no, że to passé jest, nie? Z tym chromosomem miłości to faktycznie jest tak, że takie dzieciaki bardziej kochają, one są bardziej uczuciowe? Jest, bardziej empatycznie, bardziej uczuciowe są takie, że widać po nich to mocno, jak przeżywają swoje emocje, nie potrafią kłamać, nie? Bo to jest nawet jak próbują kłamać, to jest tak śmieszne, że nie. No, że są takie, widać, że to jest po prostu szczera osoba, nie? No, nieważne, czy to jest dorosły, czy to jest dziecko. Widać tą szczerość. Wczoraj oglądałem taki film Cud w celi numer 7 o niepełnosprawnej osobie, która trafiła do więzienia, o ojcu. Nie będę spoilerował całego filmu, ale tam była taka piękna scena, kiedy babcia rozmawiała z wnukiem, bo ten wnuczek właśnie był niepełnosprawny i mówi do niego: ty nie jesteś inny. Ty jesteś wyjątkowy, bo ty masz bardzo wyjątkowe serce i potrafisz kochać jak nikt inny. I tak mi się ta definicja spodobała właśnie. Ona chyba bardzo pasuje, prawda, do osób z niepełnosprawnością intelektualną, szeroko rozumianą, bo to chyba jest tak, że, popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, że na niektórych płaszczyznach jest mniej, ale na niektórych jest dużo więcej. Tak, to prawda. I to widać gołym okiem. Tylko trzeba chcieć to zobaczyć, nie? Wspomniałaś, że ludzie piszą do ciebie patologia, że to są historie patologiczne, że spotykasz się też z hejtem. To już tak nie? Może często nie, okay. Na początku trochę tak, gdzieś tam w jakichś forach w internecie coś tam krąży, jakieś bzdury, ale ja raczej pozytywny odbiór, tylko dużo osób, które same osobiście spotkały się z hejtem i mocno to przeżywają, do mnie piszą, nie? Że właśnie mając już takie starsze dzieci. Bo ty nie masz misji, ty nie chcesz przekonywać ludzi do twojego światopoglądu. Ty nie chcesz pokazywać ludziom, że być może ci, którzy podjęli inną decyzję... Ja w ogóle nikogo nigdy nie namawiam do niczego, rozumiesz? Ja nie mówię, adoptujcie dziecko. Właśnie, ty pokazujesz wasze szczęście tak naprawdę. Że można. Mhm. A spotkałaś się z osobami, które na przykład pisały do ciebie, że, nie wiem, dokonałam aborcji, bo zrobiliśmy badania prenatalne i gdybym wiedziała, że tak to będzie wyglądało jak teraz, to bym tego nie zrobiła? Tak. Piszą do ciebie? Tak, no piszą do mnie i że bardzo żałują, że bardzo żałują, że na przykład, nie wiem, mąż nie mógł, jednej dziewczyny, facet nie mógł się pogodzić z tym i rodzina najbliższa z tym, że dziecko będzie miało zespół Downa i przekonali ją do tego, żeby usunęła ciążę. Ona to zrobiła i nie może się pogodzić z tą myślą, nie? Że ona wewnętrznie czuła, że ona jednak by dała radę, ale otoczenie inaczej. Jeszcze inną dziewczynę lekarz przekonał, że nie będzie miała życia, że, no, że to będzie bardzo trudne, że po co jej to, że zajdzie w kolejną ciążę na pewno, nie? No i też się zdecydowała i też nie może się z tym pogodzić. No, ale dużo dostaje takich, że na przykład bali się, nie? Że, że usuną, mówią otwarcie, że wcześniej usunęliby
taką ciążę, teraz już nie. I więc no, fajnie, fajnie. Czyli robisz dobrą robotę pod kątem oswajania lęków. Tak, no. Myślę, że tak. I cieszę się, że to jest właśnie tak, jak mówisz, że ja nikogo nie namawiam, że wiesz, nie mówię, nie rób tego, czy nie rób tamtego. W ogóle nie chciałabym nigdy, żeby ktoś tak pomyślał, no bo... Zabierałaś głos w sprawach aborcyjnych, czy nie? Jak były spory aborcyjne, czy nie zabierałaś? Mówiłam, że ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobiła, ale to jest moja decyzja. Ja po prostu nie jestem za tym. Ja bym nigdy nie usunęła ciąży w ogóle, w żadnym przypadku, nie? No, no chyba, że to po prostu skończyłoby się, miałoby się źle skończyć dla mnie, ale to nie ja bym o tym decydowała, tylko lekarze, nie? No, ale że sama bym nie usunęła. A jesteś za wolnością? Za prawem do wyboru kobiety? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Mhm. Nie umiem, bo no, jest to bardzo trudne. Czasem wystarczy z jakąś kobietą porozmawiać, rozumiesz, nie? Że ona nie ma z kim porozmawiać, boi się, nie? I dlatego usunęłaby tą ciążę. A gdyby miała, gdyby ktoś jej wytłumaczył, zobacz, tak jak na przykład po czasie patrzy na nas i jednak by tego nie zrobiła, a zrobiła i czuje, że źle zrobiła. Jest jej z tym ciężko i musi teraz się na przykład leczyć i brać psychotropy. Bo jednak to zrobiła, no to wiesz, no to jest zbyt skomplikowane, to nie jest tak, że wiesz, wolność wolnością, ja sobie to zrobię i ja o tym decyduję. Są też tego konsekwencje, nie? I to jest bardzo trudny wybór. Wsparcia psychologicznego w Polsce nie ma. Nie ma, no, nie ma. W ogóle nie ma wsparcia psychologicznego w Polsce. Pod każdym względem, nawet jak się ci urodzi dziecko już tym zespołem dawno, no to co? No, też nie masz wsparcia. No dobra, ale no, nie wiem, jest jakaś specjalna położna, która do ciebie przychodzi, jakiś no jest psycholog w szpitalu i jak powiesz, że chcesz porozmawiać, no to przyjdzie, no ale powiesz, to wiesz. Ale to on chyba sam powinien przyjść, tak, powiedzieć, dobra, no, proszę. I to powinno być, wiesz, kompleksowe, a nie, że, no a poza tym nie każdy ma tak. Nie, że wiesz, że wie, że tej pomocy potrzebuje, nie? No chyba większość z nas wie, że nie potrzebuje, że albo wierzy w to, że dam sobie radę. Wierzy w to, że nie potrzebuje, że tak, no. Ja akurat nie potrzebowałam. Po tym, jak się dowiedziałam, to lekarka powiedziała mojemu mężowi, że no to tak nie będzie cały czas, że ja nie będę szczęśliwa, tylko na pewno będę miała ten taki zjazd, nie? I że trzeba będzie się mną zaopiekować i tak dalej. Nigdy tego zjazdu nie miałam, ale na pewno są takie osoby, nie? Więc to naprawdę powinno być kompleksowe, a nie takie, że wiesz, no jak chcesz, to tam w pokoju 307 siedzi ktoś, nie? Naprawdę było tak, że ty się nie załamałaś, kiedy się dowiedziałaś o tym, bo wyście nie robili badań prenatalnych, prawda? My nie robiliśmy tych pierwszych. W 14 tygodniu, tak. Tych połówkowych, tak. Czyli w połowie ciąży i na końcu. I dowiedziałaś się po porodzie tak naprawdę. Dowiedziałam się w drugiej dobie po porodzie. I naprawdę nie było tak, że ci się odechciało żyć, że ziemia ci się rozstąpiła, stwierdziłaś, o matko? Było tak, że jak się dowiedziałam, to się załamałam, ale załamałam się tym, że ja czułam się nieodpowiednią osobą do tego, żeby być rodzicem takiego dziecka. Aha. I to, że wiesz, że ja wiedziałam, że będę musiała zrobić po prostu więcej, a ja wydawało mi się, że nie chcę, nie lubię, nie podołam, że no to nie jest dla mnie, że lepiej gdyby to zrobił ktoś taki bardziej twardo stąpający po ziemi i tak dalej. Mówiłam, że ja, no kurde, no nie, ja się nie nadaję, rozumiesz, nie? No, ale potem jak sobie pomyślałam, że mógłby ktoś krzywo spojrzeć na moje dziecko, to mówię, nie pozwolę, no i już wiesz. No. Czy twoje dzieciaki, żyjąc w takim, no w takim szaleństwie pięcioro, jakby mają zupełnie inne postrzeganie świata, wydaje ci się? No bo wiesz, brat, siostra z zespołem Down, no to dla nich jest codzienność, prawda? Tak. Mhm. Oni jeszcze, wiesz, tego nie rozumieją i tego nie widzą, oni są za mali, nie? Jeszcze, no bo jeszcze, Boguś, no wiesz, tak. Ma 3 lata, więc no to jeszcze 3 lata za mały jest, żeby rozumieć, że jego starszy o rok brat ma zespół Downa, nie? Czasem raz tylko zadał pytanie o Dorotkę. Dorotka jest w jego wieku, więc zadał pytanie, czemu Dorotka tak niewyraźnie mówi, nie? To staraliśmy się... normalnie, to jakby nie jest tak, że to są dzieci, które mają swój świat, nie. To nie jest autyzm, to nie jest uciekanie w jakąś samotność. To są dzieci, które... w ogóle Boguś i Heniu co najlepsi kumple. Oni się tak bawią, że jak my siedzimy w pokoju, Boguś słyszymy, to cały czas lejemy ze śmiechu, wiesz, nie? I Heniu czasem jak powie coś niewyraźnie, to Boguś nawet nam tłumaczy, co on powiedział, no jak, nie rozumiesz? Wiesz, no to jest fajne. Oni są bardzo zżyci ze sobą, każdy, nie? A ty musisz walczyć o swoje dzieci, o ich rozwój? To jest tak, że to jest taka
orka każdego dnia? Wiesz, nie. Ćwiczenia, rehabilitacja? Nie, czy... to już nam tak weszło w dzień po prostu, że no robimy to same. Tak jak, nie wiem, są rodzice, którzy dziecko kończy 3 lata i wożą na skrzypce, na basen, tak. Na tenisa, mają, wiesz, no milion różnych zajęć, żeby no... kimś w tym życiu zostali, nie? Aha. No to my tak mamy z Heniem i z Dorotką, że no mają jakieś tam zajęcia, tu mają neurologopedę, tu mają fizjoterapię, tutaj mają no SI i tak dalej. No wiesz, no po prostu jest to i przez to, że nam się pierwsze dziecko urodziło z zespołem. No to zaczęliście od tego, więc świat tak, się po prostu tak, inaczej ustawił. Tak, ten wagonik tak pojechał tak. Moje macierzyństwo i, takie, i to było takie normalne, że dla mnie to było już normalne i nawet, i wiesz, i my się później kapnęliśmy po tym, że my to drugie dziecko, czyli już normatywne, bo Gusia, no uczymy tego samego, że nawet jak go podnosimy, to w taki sposób, jak nas rehabilitanci nauczyli, że nie, wiesz, pod ręce i hop do góry i tak dalej, że boczkiem, żeby odpowiednio siadać, że jak zaczynaliśmy karmić, no to Boguś mając pół roku też już umiał pić przez słomkę, bo dla nas to było ważne, żeby Heniu potrafił zrobić dzióbek i tak dalej, że bardzo dużo rzeczy, które wprowadzaliśmy dla Henia, wprowadzaliśmy też dla innych dzieci. Rozumiesz, nie? Że to było już takie normalne. Więc ja w ogóle nie widzę tego, że my musimy walczyć, robić nie, coś, co robią inni rodzice. Nie traktujesz rodzice. Tego w kategoriach walki. Nie, w ogóle. A cieszą was drobiazgi? Tak jak mówisz, picie przez słomki. To jest tak, że z dzieckiem wymagającym, tak. Z dzieckiem wyjątkowym. Dobra, umawiamy się na słowo wyjątkowe. Okej. Okay. Przepraszam, słowo wyjątkowe. Z dzieckiem wyjątkowym. To jest tak, że takie rzeczy, wiesz, że pierwsze słowo wypowiedziane tak. Wyraźniej, że próba zjedzenia łyżeczką, postępy no. Cieszą podwójnie. Oj, bardzo. Tak. Jak coś tam zauważamy, że Dorotka na przykład coraz więcej rozumie, coraz więcej mówi, że Heniek dużo lepiej się komunikuje, albo na przykład to wiesz, że my jako rodzice ich rozumiemy, nie? No, nawet w ogóle każdy rodzic rozumie swoje dziecko, tak, co dziecko tak, mówi, tak, a ktoś tam obcy nie. Więc jak na przykład ja już jestem przyzwyczajona do tego, jak Henio mówi i jesteśmy gdzieś i ktoś inny go rozumie i nie ma z tym problemu, to wiesz, mi się załącza takie, że w ogóle co ja myślałam, że przecież no świetnie się dogoduje z każdym, nie? Że to jest takie, że wiesz, że jestem z niego dumna. O, łapię coś takiego. Mówię, o Boże, mój synuś. No. Nie boicie się, że przez to, że macie wyjątkowe dzieci, to pozostała trójka jest trochę traktowana z mniejszym zainteresowaniem, z mniejszą atencją? Nie. No bo to jednak, wiesz, no... Tylko, że wiesz, my nigdy nie traktowaliśmy naszych dzieci zespołowych jak wyjątkowe dzieci czy wymagające dzieci. Nigdy. Zawsze było to dzieci. Ja się czasem nawet tak, wiesz, po jakimś czasie mówię, Boże, przecież dla nas to nawet nie ma różnicy, nie? Że no może troszeczkę więcej z nimi pracujemy, że wiesz, podczas jedzenia, czy podczas jakiejś takiej zabawy, nie wiem, układamy zwierzątka, to wyraźniej mówię, żeby, i proszę Henia, żeby powtórzył, nie? Że to są takie rzeczy, ale nie, że zwracam... więcej uwagi na ich wychowanie i ich postępy niż na wychowanie innych dzieci. U nas to jest tak bardziej, że u nas jest najpierw dziecko, potem gdzieś tam z tyłu jest ten zespół Downa. A gdzie są rodzice w tym wszystkim? Jest miejsce na bycie mamą, tatą? Znajdziecie czas? Jest miejsce nawet na bycie kobietą i mężczyzną, nie? No tak. No ja, my bardzo, bardzo dbamy o to, żeby no, nie zatracić siebie w tym wszystkim, nie? Bo no... No nie dziwię się, na 5 dzieci, no, hello, ale wiesz, no chodzi o to, że każdy rodzic powinien, nieważne, czy to jest jedno dziecko, wiem. Czy 5 dzieci, 5 dzieci, macie nie? Tutaj bliskich, no, tak? No mamy Wojtka rodziców, to są świetni, cudowni, najlepsi dziadkowie ever. Mieszkają na miejscu, tak? Nie, mieszkają no niedaleko, tak około 10 kilometrów od nas, więc no bardzo nam pomagają w różnych sytuacjach, nawet jak chcemy gdzieś tam wieczorem wyjść, czy coś takiego, to wiemy, że możemy na nich liczyć, no i mamy nianie do pomocy, nie? Więc jak Wojtek zawozi jedno dziecko, ja zawożę drugie dziecko na rehabilitację, no to dziewczyny są no, tak, z resztą wiesz, dzieci, no. Masz 2 razy 2 150, prawda? Więc jest na nianie. No i widzisz, znowu wracamy do tego słynnego tematu. Tak. Nie no, koniecznie. Ale ty pracujesz, tak, robić. Normalnie? Czy... Tak. I udaje wam się pogodzić? Wojtek też pracuje, prawda? Tak, pracujecie. Tylko że ja pracuję w domu, to znaczy jestem często w biurze, Wojtek jest bardzo często w biurze, ja staram się też być, więc no, my mamy swoją firmę i no, pracujemy i da się pogodzić, dużo. Tak?
Bycie mamą i bycie aktywną zawodowo, bycie mamą pięciorga dzieci. Tak, tylko że no ja cały czas powtarzam, że my mamy pomoc w domu i że to jest nasza działalność, no to ja wyznaczam te godziny między pracy. Między trzecią a piątą pracujesz, a potem między 20 a 24. Dokładnie, rozumiem, że jak usypiam dzieci, to już biorę telefon, już coś tam załatwiam, już coś robię i tak dalej, odpisuję na maile, gdzieś jakieś projekty wysyłam i tak dalej, no to już wiesz, taka praca w międzyczasie, to nie jest taka praca, że no wiesz, 8:00, 16:00, nie? Tylko bardzo, bardzo w międzyczasie. Oczywiście, że nie mogę zrobić tyle, ile bym chciała zrobić, nie? No i to jest logiczne, bo na przykład, nie wiem, dziewczynom coś wypadnie, nie mogą przyjść do pracy, nigdy nie mogę nic sobie zaplanować, tak, wiesz, nie, do przodu, tylko wszystko jest raczej na ostatnią chwilę. To chyba każdy rodzic tak ma, wiesz, że się nie planuje do przodu. Bardziej niż 2 tygodnie, albo nawet dokładnie tydzień, bo się Właśnie, pan Glut, matko, przecież to jesteście w takim wieku teraz, że to non-stop, prawda? Pan Glut to z wami mieszka hurtem pewnie, no. No właśnie. To muszę ten, no, że nasze dzieciaki są zdrowe, raczej nie chojrują, a jeżeli już, to rzeczywiście tylko gdzieś jakiś glutek się pojawi. Ale chodzą do przedszkola? Tak, chodzą. I nie chorują w ogóle? Nie, ale ja od początku do urodzenia bardzo, bardzo, bardzo duży nacisk na odporność dzieci. Uwaga, rodzice, teraz będzie złota zasada i złoty patent na to, co zrobić, żeby maluchy nie chorowały. No, proszę ja cały czas powtarzam, że odpowiednia dieta i suplementacja. Witamina D. Witamina D, witamina C. Koenzym Q10, różne rzeczy takie podaję moim dzieciakom. Olej z czarnuszki pijecie? Też, no ale taką mieszankę olejów, nie? Ohydne to jest. No, jak olej silnikowy. Sama czarnuszka, tak, ofujka też bym nie dała rady, no. Ale no, dużo dzieciaki dostają, są przyzwyczajone do tego, że rano przed śniadaniem są witaminki, kochają ten moment, same się upominają, więc no, dostają rano każdy swoją dawkę suplementów i witaminek, więc nie chorują, nie? No dobra, wypuścisz bez czapki? Jak jest, o, bardzo często. Jak jest 5 stopni? Moje dzieciaki, no tak. A, no. Czyli Jezu, ja ostatnio wypuściłam w lakierkach moją córkę na dwór i w rajstopkach i też wszyscy, jak tak można, że zimno, że się przeziębi w ogóle, ale bardzo długo moje dzieci spały na dworze, wiesz, nie? A, że w wózkach całą zimę. Spały, ale drzemki nienocne. Nie było miejsca, rozumiem, tak? Zatem chciałam mieć spokój, więc na dwór i rzucałam. No, ale tak wiesz, dużo hartowania, nie? No tak, chłód sprzyja podnoszeniu odporności, zdecydowanie. Mówiliśmy o braku wsparcia dla rodzin wielodzietnych ze strony państwa, ze strony innych instytucji, na przykład kościoła. Jest wsparcie? Bo wy chyba jesteście blisko kościoła, prawda? No jesteśmy, ale to zależy jakie wsparcie, bo jeśli chodzi o jakieś takie duchowe, to ja tego nie potrzebuję, więc nie wiem jak to jest w przypadku takich osób, które chcą po prostu pogadać z kimś, nie? To i tak bym uważała, grupy, że... Grupy są jakieś takie, nie wiem, a miejsca dla rodziców, przy kościele i tak dalej, bo słyszałem o czymś takim, prawda? A to nie wiem, to tym się nie interesuje, bo ja tego nigdy nie potrzebowałam, nie słyszałam o osobach, które tego potrzebują, ale cały czas polecam, że jeśli są na pewno grupy rodziców dzieci z niepełnosprawnością, no to polecam, jak ktoś potrzebuje, żeby się spotkał z inną osobą. A jeśli ktoś potrzebuje takiego wsparcia emocjonalnego, no to dobry terapeuta, nie? No bo wiesz, no to jest ważne. Zawsze to powtarzam, że no dobry terapeuta potrafi zmienić wszystko, nie? A jak patrzysz, my nie unikamy trudnych tematów. Jak patrzysz na sytuację polskiego kościoła, na to, co się dzieje, to ci nie wkurza? Czasami ta instytucja, nie masz ochoty powiedzieć ci, ej. O Jezu, oczywiście, że mnie wkurza. Sorry, to nie jest moje miejsce? To nie jest moja bara kaloszy? To znaczy ja akurat to jest moje miejsce, ale wkurza mnie to, co się dzieje. Wkurzają mnie niektórzy księża czy tam biskupi. No i tak samo jak mnie wkurza jakiś tam nauczyciel czy ktoś tam inny, ale wiara jest wiarą. No i to dla mnie akurat jest niezależne od tego, co tam jakiś tam ksiądz powiedział, nie? To jest wspaniałe, wiesz, bo chyba jesteś jedną z pierwszych osób po drugiej stronie barykady. Mówię o przywiązaniu do kościoła i bardzo właśnie ciekaw byłem twojego postrzegania tej materii i tego, co się dzieje w polskim kościele. I to jest wspaniałe, wiesz co, że nie boisz się mówić o tym, że to cię wkurza. No że oczywiście, tak naprawdę, że mnie wkurza, no wiesz. Że jak pewnie biskup Jędraszewski coś mówi, to ty masz ochotę, to ci nóż w kieszeni otwiera. O Jezu, no bardzo często mi się nóż w kieszeni otwiera i też wyzywam od, no ale to nie ma nic wspólnego z tym, czy ja będę wierzyła, czy nie będę wierzyła. No jakiś tam koleś, nie? Ale Kościół ma problem w Polsce, prawda? Wizerunkowy potężny jest. No, ale nie tylko w Polsce. No tak. Jakby, No w Polsce to i tak jest dobrze. Jest nie? dobrze, ale wiesz co mówię w Polsce, bo wydaje mi się, że my jesteśmy właśnie chyba na tym etapie początku jakiejś rewolucji światopoglądowej, bo patrząc na to, co się dzieje w szkołach średnich, ile procent uczniów
uczęszcza na lekcje religii, to pokazuje, że chyba mamy początek odwrotu od kościoła w Polsce. No tak. No i też bardzo dużo po pandemii, nie? W sensie, że pandemią ludzie przestali chodzić do kościołów, no bo nie chodziło się do kościoła, po prostu było 5 osób na, wiesz, nie? W kościele mogło przebywać. No to tak ludzie zaczęli się odsuwać i odsuwać i odsuwać i tak trudno niektórym było wrócić. No ale ja cały czas powtarzam, że to nie ma nic wspólnego z tym, czy ja wierzę, czy nie wierzę, nie? Wiara daje siłę? Mi daje. W codziennościach? W pokonywaniu codzienności? Tak, no. Myślisz, że gdyby nie wiara, to byłabyś w tym momencie, w którym jesteś? Myślę, że nie, bo ja kiedyś nie wierzyłam, więc wiem, jak było mi, jak nie wierzyłam. Przed urodzeniem nie wierzyłaś? Czy, jeszcze nam kilka lat przed urodzeniem nie wierzyłam, w sensie byłam osobą niewierzącą. Ale byłaś taką zdeklarowaną ateistką, tak? Nie wypisałam się z kościoła, rozumiem. Ale byłam zdeklarowana, że mówiłam, że no nie, no to Bóg pierdololo to jest takie, nie, że wiesz, że to jest dla słabych, dla słabych. No. Co się stało? Stwierdziłam, że jednak nie jest dla słabych i trochę się zaczęłam edukować w tym temacie i no. Ale to snop światła z nieba. Wielkie nawrócenie, moment, w którym poczułaś, oj, to jest nie, to. Nie, był moment, w którym poczułam, że nie chcę żyć tak, jak żyję do tej pory, że jest mi ciężko, że jest mi smutno, że czegoś mi w tym życiu brakuje i że nie podoba mi się moje życie i chciałam to zmienić, no i powoli tak zmieniłam. I teraz jestem szczęśliwa, podoba mi się to, jak żyję, podoba mi się to, że wierzę i polecam wszystkim. Nie namawiam, ale nie, polecam. Doceniam, naprawdę doceniam to, bo w ogóle uważam, że jestem zwolennikiem takiej teorii, że my za często przywiązujemy się do nomenklatury. Bo jeżeli byśmy porównali religie monoteistyczne, to one są wszystkie bardzo podobne na świecie. No są, no. Więc jakby jedni uważają, dają takie imię, inni takie imię, ale w rzeczywistości to się sprowadza do tego, że człowiek, który pewnego pięknego dnia myśli sobie, okej, chyba faktycznie jest jakaś siła nade mną. Tak, i ja tak miałam i ja chciałam być protestantką w ogóle, bo oni wszyscy są szczęśliwi, protestantyzm uśmiechnięci. Teraz rośnie w siłę, wiesz? No tak, no. Wiem, no bo oni są uśmiechnięci, szczęśliwi, tak, cieszą się tą wiarą, nie wstydzą się jej i tak dalej, a ja ten katolicyzm, który widziałam, który znałam, to był taki, wiesz, smutny, musisz cierpieć czaśny i tak dalej. Momentami, prawda? No tak. I to wszystko takie, że jak cię uderzą w jeden policzek, to nadstaw drugi i nikt tego nie rozumiał, każdy powtarzał. I ja mówiłam, what the fuck, ja tak nie chcę, rozumiesz, nie? No, tak. No ale jak poznałam, to mówię, o kurde, chcę. A, no. Czyli za fasadowością kryje się coś więcej. Tak, czyli apel jest taki. I tak później stwierdziłam, że mówię, Boże drogi, ja w ogóle nie rozumiałam, z czym to się je. I wiesz, i ja jestem wierząca, i jestem szczęśliwa, jestem uśmiechnięta i wszystkim o tym mówię, więc no, nie potrzebuję być protestantką, żeby taka być, nie? I tak sobie dreptacie wszyscy razem w niedzielę na mszę? Oj, nie wszyscy razem, bo byśmy nie podreptali, ale dzielimy się, no. Czekaj, ale wy... Jak się ma 5 dzieci, trzeba mieć 7-osobowy samochód, nie? Mamy 8-osobowy. Jest. Busa musieliście kupić. Mamy, no musieliśmy kupić, więc Wojtek kupił busa i no, jak jedziemy gdzieś razem wszyscy, no to jedziemy. Sportowego samochodu chyba nie kupi, co? Czy ma drugi sportowy? Ma drugi, ale nie sportowy. Okay. Ja też mam drugi niesportowy, ale kiedyś myślę, że sama sobie kupię sportowy. Przyjdzie ten moment, kiedy już mówię, dobra, dość jeżdżenia tato busem, prawda? No, tak, tak. No. Monika, narysowałaś nam dzisiaj niezwykły obraz rodzicielstwa. Niezwykły, inny. Obraz bez narzekania. No. Obraz bez negatywnej energii. I obraz bardzo lekki. Ale to jest mój obraz, tak. I ja bym chciała, żeby ludzie to wiedzieli, że ja nie koloryzuję albo że ja nie. No nie wiem, no nie chcę nikogo przekonać. To jest moje życie. Mhm. I ja to życie lubię. No ale wiesz, obrazy są po to, żeby na nie patrzeć, żeby się czasami nimi zachwycać, czasami o nich porozmawiać, czasami je skrytykować, tak. Ale też także po to, żeby się nimi inspirować. Mhm. Mam nadzieję, że ten obraz dzisiaj Państwa zainspirował. Ja też. Wiem, że w radiu nie widać, ale Monika się pięknie uśmiecha na koniec i ten uśmiech to będzie ta rzecz, którą zapamiętam z tej rozmowy. Wiesz, twój uśmiech, o czymkolwiek mówisz. Cieszę się. Wszystkiego dobrego. Dzięki pięknie. Dzięki. Rozmowę. Dziękuję. To był podcast Tato, no weź! Bądź z nami również w przyszłym tygodniu. Premiera nowego odcinka w każdy wtorek o 19:00. I pamiętaj, nie bój się szczerze mówić o byciu rodzicem. Kamil Baleja. Do usłyszenia.